Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 1. Ostatnio sobie tunigowaliśmy moją Hondę i oczywiście niektórzy z was piszą, że o Lucek, spieprzyłeś Hondę, a niektórym się nawet podoba, co jest wow, niesamowite. Ale tak na marginesie, ja chcę dzisiaj wyzwać Kemota na pojedynek i będziemy ścigać się na sprincie z samochodem Mazda, a niech będzie Mazda MX-5. Ale chwileczkę, jaki to wyścig był? Sprint, dobra, Mazda, auto i zobaczcie, i ścigamy się na tym wyścigu, na pierwszym wyścigu, kto osiągnie lepszy czas, ja jadę teraz, a potem jedzie Kemot na oczywiście swoim koncie i jedziemy stokowymi samochodami. I teraz tak, traffic maximum, catch up on, opponent skill hard. No maksa jedziemy i zobaczymy, kto lepszy czas osiągnie. Ja wam zaraz pokażę, jak ja osiągnę. Na live'ie pojedziemy normalnie, a potem wracamy do kariery. Więc to będzie wyzwanie dla Kemota, który oczywiście ośmielił się nagrywać w tym samym momencie co ja. Need for Speed Undergrounda. Dobra, i startujemy. Stokowa Mazda MX-5. Lecimy. O nie. Szkoda, że w wyścigach nie działa tutaj tunel aerodynamiczny. Ale jestem ciekawy, jaki czas się mnie tutaj Kemot. Yeah. Ja właściwie nie powinienem pokazywać przebiegu tego wyścigu z tego powodu, że Kemot sobie zobaczy, jak ja jeżdżę i potem po prostu to skopiuje u siebie. Ej, no nie? Powinienem to tak zasłonić albo zablokować go na kanale, żeby nie mógł oglądać moich filmów przez jakiś czas. Oh yeah. Ale golfina się tutaj... Ale powiem wam, że nawet całkiem fajny spoiler miał ten golf tam z tyłu. Bo w tych nowych NFS-ach to gdzieś tam ładują spoiler na dachu, na końcu dachu i jest lipa. A, pisaliście mi, że tą kamerę to zaraz. Trzeba tą kamerę będzie zmienić tych skoków, tych takich spowolnień i innych gówien. O nie, tu mnie Kemot może pobić. O nie. No ale dobra, jeden przejazd, jedna próba. Ja mu pokażę, o tak. Jak mnie pokona, to będzie dobry. Naprawdę. Tak jest, piękny drift. Wow, troszeczkę rzuca. Bardzo czuła jest ta Mazda na skręt. Ale spokojnie da sobie radę. Mam nadzieję, że się zaraz nie rozbije. Nie wiem, ile do końca zostało. O cholera, to jakiś długi wyścig dosyć jest, co? O nie, koniec już, okej. No i dobra, zaraz zobaczymy, jaki będę miał czas. Dajcie mi się jeszcze skupić na tych ostatnich metrach. Yeah. I... Haha, ciekawe, czy mnie pobije. Uwaga, uwaga, uwaga. Czas! 1:39:63. Zapamiętajcie to, wizorki. Piszcie mu w komentarzach, żeby mnie pokonał. Zobaczymy, że będzie taki kozak. Dobra, leaf race. Pięknie. Lucek jest Lucek. Dobra. Idziemy robić karierę, takie 3 minutki na zabawę, a teraz chodźmy time trial. Jedziemy. Beautiful, ain't it? I gave him the edge, and they blew it. You think you're better? Prove it. And maybe I'll help you out. Oh. Win, and I give you an engine up. Czyli jeśli pokażę mu, że jestem dobry, dummy engine upgrade. Taki kozak jesteś? Okej, zobaczymy, czy jesteś kozak. No i dobra. Engine upgrade do mojej Hondy CV. O kurde, ta Honda jeszcze gorzej przyspiesza niż Mazda, którą przed chwilą miałem. Ale spokojnie, ja sobie ją ulepszę i będę koksił. Znaczy, wiecie co? Fajna opcja jest tutaj właśnie, pisaliście mi w komentarzach o tym, że można właśnie samochody zmieniać, a części tuningowe czy malowania pozostają. To mi się bardzo podoba. Chociaż nie wiem właśnie, czy te części tuningowe trzeba kupować, czy tylko malowanie zostanie. Zaraz, znaczy sprawdzimy to później, jak będę zmieniał wóz. Na razie nie zmieniam, na razie jest Honda, na razie odblokowanych fajnych samochodów nie mam. Więc nie ma co się tutaj, wiecie... specjalnie spuszczać z tym. Jadę sam. Time trial. No myślę, że mi pójdzie. No zobaczcie, nie mamy tutaj żadnego trafika. Nie jest źle.
Jest taki dosyć łatwy wyścig. No ja tak wam mówiłem, że te początki mogą być trochę takie nudne, ale to jak w każdym NFS-ie, na początku mamy wolne te samochody i no raczej dużo rzeczy się zdarzyć nie zdarza. Ale zauważyłem fajną rzecz, że po zainstalowaniu podstawowych spoilerów samochód dużo, dużo lepiej skręca, co zresztą pamiętam chociażby z Undergrounda 2, gdy grałem z niego, w niego i robiłem serię, jak niektórzy nie pamiętają, że robiłem taką serię. Znaczy są nowi widzowie, którzy po prostu nie pamiętają, czy nie wiedzą o tym, że ja takową nagrałem. A jeśli ktoś nie wie, to po prostu może zobaczyć to u mnie na kanale, wyszukać sobie odpowiednią playlistę i tam wszystko jest. Yeah. No i chyba udało się gościa przekonać. Teraz chyba będziemy sobie... Próbuj ich nie zniszczyć. No to oczywiście bierzemy silnika. Nie, yeah. A co to jest? Special tuning. Jedziemy. Tutaj chyba będziemy jechać w kanale burzowym. Tak jest, widzę tutaj kanał burzowy. Czy coś mogę tu ulepszyć? Chyba nic się nie pojawiło specjalnego. A zobaczmy samochody. Czy coś nowego jest? Lancer widziałem? Nie. Nie ma za wiele, jak widzicie. Jest na razie lipa, więc jedziemy okrążenia 900 dolców. Tutaj, jak widzicie, kasy zdobywa się niewiele, przynajmniej na tych początkowych wyścigach. No a później oczywiście będzie coraz lepiej. Oh yeah. Dawaj, Junia. Yeah! Też dużo osób mi pisało o tym, abym zainstalował sobie tutaj jakiegoś moda graficznego albo inne mody. Ja naprawdę nie przypadam za takimi rzeczami, znaczy... Jaki głupek! W tego typu grach, w Undergroundzie szczególnie, no bo ta grafika mi 100% wystarcza, no nie wiem jak wam, ale no gra jest, znaczy grafika jest na tyle wystarczająca, że nie ma tutaj chyba takiej potrzeby. W sumie odpaliłbym ją nawet na moim tablecie, ale to nie ma znaczenia, bo ona jest dalej bardzo grywalna i no to taki gros, znowu zapomniałem tylko gówna wyłączyć. Kamera, jam, o właśnie, myk. Tutaj naprawdę nie ma co się w to bawić. Poza tym jeszcze jest jeden minus. No, dla was, dla widzów, bawienie się w mody to pewnie fajna zabawa. I no, można grę zmienić i może ona wygląda nawet troszeczkę lepiej. Ale dla mnie, od strony właśnie nagrywania, jest to problem, bo ta gra nie jest zbyt stabilna, szczególnie na tych starszych, na tych nowszych maszynach, na nowszym systemie operacyjnym. Więc ja naprawdę się nie będę bawił w to, bo zaraz mi będzie przy wczytywaniu wywalać do pulpitu, a to dla mnie jest naprawdę dużo dodatkowej roboty przy później składaniu. Więc wolę się w to nie bawić. Prawdopodobnie i tak gra się wysypie nieraz, bo słyszałem, że jest niestabilna na tych nowych systemach, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. No trudno, trzeba to jakoś przeboleć. Ma swoje też lata, więc wiecie o co chodzi. Trochę nie lubię tych skoków tutaj, one mi zawsze sprawiały trudność. Mogłem pojechać tą środkową nitką, no ale damy radę tutaj. Brakuje mi trochę nitra i wiecie co, ja jestem strasznie przyzwyczajony do tych nowych gier, gdzie nitro właściwie nam się odnawiało co chwilę, ale też jest taki trochę realistyczny smaczek w tej grze, no bo mamy tylko jedną butlę w samochodzie na wyścig. I z tą butlą sobie jedziemy. Oczywiście później będzie można te pojemności butli zwiększać albo instalować dodatkowe, ale no nie uzupełnia się to nitro w czasie wyścigu. I to jest dla mnie troszeczkę takie dziwne, ale też z drugiej strony fajne. I naprawdę nie narzekam na to pod tym względem. Co ciekawe, powiem wam jedną rzecz, że w Undergroundzie tak samo był ustawiony pad pod względem sterowania, jak właśnie w Need for Speed Most Wanted. Oh shit! Tutaj też są takie głupie wyskoki. Ale wszyscy widzę, że też jadą tym skrótem, więc nie wiem, czy naokoło bardziej się opłaca. Być może dla szybszego samochodu się bardziej opłaca jechać naokoło. Chociaż z drugiej strony, z tego co pamiętam, później w Undergroundzie ma się tak szybkie wozy, że na tym pierwszym wyskoku da się wskoczyć od razu na drugi ten poziom. Więc jest okej. Dobra.
kończymy sobie chyba jakiś turniej, bo był tylko ten jeden circuit do skończenia, czy to jedno okrążenia. 10, 110. 3 minuty 17 sekund. Fokusa odblokowałem. Jakiś nowy wyścig. Zobaczmy. Zobaczmy tego Fokusa. On chyba nie jest zbyt specjalny pod względem wyglądu. Jest Ford Focus. Nie. Lucek nie będzie w takim czymś jeździł. Dobra. Wybijamy. Wow. I właśnie. 6250 dalców. A w ogóle to mi pisaliście, abym używał tunelu aerodynamicznego podczas wyścigów drag. Ej, tylko... Aha, tu mam biegi, dobra. Wszystko sobie chyba ustawiłem. Mam nadzieję. Yeah, działają biegi, ekstra. Ale zobaczcie, tu w ogóle tunelu aerodynamicznego nie będę musiał używać, ponieważ moja Honda jest najszybsza. Nie ma takiego problemu tutaj. A jak się patrzy do tyłu? O tak, dobra. I ale ich zostawiłem, ojejku. Właśnie ciekawe, czy tamten koleś z tyłu łapie jeszcze mój tunel aerodynamiczny. Ale chyba nie, jest za daleko. Wow. Świetnie, piąteczka, zobacz jak wymiatam. Ile jadę? 200 km na godzinę. Pięknie. Pierwszy drag i tyle kasy dostałem. Pięknie. Yeah. Muszę sporo... Aha, bo to jest turniej. Turniej dragowy? No shit, turniej dragowy. Ale fajnie, wszystko wygram. Dobra, tutaj mamy już innych przeciwników, ale pięknie pomalowane samochody, o Boże. Hej, teraz zobaczcie. Wow. Normalnie slow motion, nie? Przed chwilą w Need for Speed Most Wanted tak... Tak koksiliśmy pod względem tej prędkości na dragach. Trzeba mieć naprawdę niezły refleks, żeby tam ogarnąć, co się dzieje. Tutaj nagle taki slow motion. Kurde, te słynne... słynne tory nad naszymi głowami przypominają mi trochę... San Francisco albo Chicago? Chicago chyba było tak. San Francisco nie. San Francisco są normalne tory na drodze. Są te takie wzgórza wielkie, a w Chicago są takie właśnie tory nad głowami, ale też w niektórych japońskich chyba miasteczkach czy miastach są takie też tory nad głowami, więc to różnie może być tam, nie wiem, tego. Dobra, startujemy. Kiepski start, ale drugi bieg jest spoko. Trzeci również spoko. Tutaj na końcu się pokazuje, ile biegów mieliśmy dobrze wbitych. Ile perfekcyjnych, ile dobrych? Zdaje się. Czy tylko perfekcyjne? W Undergroundzie dwójce były tylko perfekcyjne. O, teraz słabo mi poszło. Ciekawe, czy działa tutaj double shifting, jak w Need for Speed World. Chyba nie, bo tu nie ma tych skillów wszystkich. O kurde, czy oni się nie patrzą? Gdzieś ja mam pierwszeństwo do diabła. No dobra, może nie mam, ale nie ważne. No jestem ciekawy, czy ten Kemot mnie pokona. Bardzo jestem ciekawy. Piszcie mu tam w komentarzach, nie wiem, spamujcie. Nie, co tu mamy? Odblokowała nowe części. Turbo, Brakes, Drag. Nie. Teraz się zacznie dopiero gra. Customize. Tutaj nie ma znaczenia, które sobie wybierzemy, to wszystkie te paczki to tylko odniesienie do firm. Yeah, teraz dopiero będziemy kokić, yeah, brakes. I nie możemy jeszcze tutaj kilku rzeczy zainstalować. W banku mam 9 tysi, lajcik. Lancer, no, nie ma jeszcze nic ciekawego, dobra. No to jedziemy dalej. Knockout. I sprint, drift. Lecimy drift. Samochodem z napędem naprzód. Powodzenia. No ale trudno. Tam widziałem Nissana 200SX-a. Bardzo właśnie fajnie stuningowany był w tej grze, z tego co pamiętam. Ale już mamy turbo, to wiecie co zaraz będzie?
Zupełnie jak driftowanie moim Passerati bez kitu. Yeah! Wow! Patrzcie na to! Gdzie ci ludzie zniknęli? O cholera. Powinni tak patrzeć, jeszcze kamerą nagrywać, jakie close-upy na koło, no nie? O! Oni są bardzo blisko, 20 tysięcy jeden ma. O nie. Gdzieś, o kurde, spadłem. O nie, a to już przez ostatnie okrążenie. Cholera, jasne. Cholera. Może być ciężko. Poziom trudności, już się zwiększył. Dobra, muszę łapać te pobocza. To jest bardzo ważne, żeby zdobywać więcej punktów. Dobra, muszę jakoś zdobyć 10 tysięcy. Nie. Jeszcze raz. Kurde, trudno jest, ej. Nie jest łatwo. Szczególnie tym samochodem. Bo nie są napędem naprzód, cholera. Mam nadzieję, że dragi jakoś pójdą. Ale lipa. I zaraz minę komentarzy, Luce, driftować to ty nie umiesz. A weź driftuj tym samochodem z takim tuningiem. Jak on w ogóle nie chce wpadać w poślizg do diabła. Super! No i... kurde... chyba nie pyknie za bardzo. Udało się 10 tysięcy zdobyć. Nie! Dobrze! Wow! To tak można? O rany! Tak! Uda się! Tak! Nie! Ja pierdziele! Niemożliwe! Kurde! No jakim cudem! Jeszcze raz! O nie! No kurde, pod sam koń... Ale chyba mam sposób, wiecie? Spróbuję teraz trochę inaczej. Troszeczkę będę tutaj tak latał. Ale przede wszystkim ten... długi zakręt będę się przygotowywał, tak żeby, wiecie, więcej prędkości było. I robić bardziej takiego power slide'a niż drifta. O co mi chodziło? Tak jest! Kurde, jak to wygląda w ogóle. Ten napęd naprzód mi rozbraja w tej grze. Tak jest! Nie ważcie się mnie nawet doganiać, gnoje. Pięknie, co tu slow? No nie mają szans z ludzkiem, nie ma... O nie! Jak?! Lecił, nawet nie dotknąłem, to... Ledwo piksel się otarł o bandę i już? Koniec? No, nie mają szans, nie mają. Dobra. Teraz będzie spoko. 900 wygrałem, tak jest. Knockout. Tu mamy sprint. Pojedziemy sprinta. Zobaczymy, ile ten wóz teraz wyciąga. Chociaż właściwie powinienem sprawdzić to na dragu. W końcu tam wyciąga się najlepsze prędkości, najwyższe. Zobaczmy teraz, co to będzie. Oh yeah. Lancer. Golf. Znowu żółty golf. A no tak, bo nie ma innych samochodów na razie. Dwie babki nas startują. Oram. To jest charakterystyczny skrót. Zobaczcie sobie na mapkę, jak to wygląda. Na mapce jest skrót, właściwie ten cały odcinek w kształcie, wiecie czego.
Nie wiem, czy to twórcy mieli na myśli, robiąc tę grę, ale no jest to tak charakterystyczne, że no nie można inaczej stwierdzić, że jest to po prostu penis, no i tyle. Ludzki, o czym nie mój, ale no, człowieczy penis. O właśnie, o tym moment mi chodziło, co mówię w tym w odcinku, że tu jest ten taki skrót, się jedzie przez taki las, a to jest dosyć charakterystyczne miejsce. So much memories. Tak, o! Okej, nie poszło. Ale golfina tam na przodzie pluje ładnie. Czy brzydko w sumie. Powinienem ją gdzieś tam... Ej, tu był też skrótas. Zapomniałem o nim. Tu gdzieś się wyskakuje, ale to jeszcze nie teraz, ale później będzie się wyskakiwać, jak będziemy mieli szybsze wozy. Ale golfina pluje, o rzeź mordę. I ty w ogóle nie streamingowany, żadnych spoilerów, zderzaków, zajebiaszczych, nic. No ale dobra. Mogę wziąć unikalną część od tego typa, opony, a nie turbo i wydech, znaczy ten silnik i wydech. Nie da się tu spychać, no jak w każdym NFS-ie, cholera jasna. No dobra, w Wordzie się da, no, tam to wygląda dziwnie. Tam się bardziej lagiem spycha niż samochodem. O Jezu, jak rzuca, ale dam radę. O, spadaj, dobrze. Wy tej muzyki nie słyszycie, ale ja słyszę. Taki jestem. No niestety nie mogę jej podgłosić, w ogóle od razu jakie teorie spiskowe. Ludzie gra na piracie, bo nie słychać muzyki. O, właśnie, ja gram na piracie. Ja już pokazuję, mam najfajniejszą okładkę Need for Speedowską, jaką może mieć fan Need for Speedu. Yeah, Need for Speed Underground. I oczywiście tutaj mam wszystkie te kuty. Fajna sprawa, naprawdę zajebiaszcza. Dobra. Startujemy. 900 dolców. Może być. Continue. To co, jeszcze sobie coś przejedziemy. Race map, drag. Jedziemy draga. Poziom hard. Co się będę pieprzył. Tu coś fajnego. Co to za samochód? Honda? Jakaś Honda chyba. No. Właśnie ciekawe są auta w tym Need for Speedzie, wiecie. Nie jakieś tam Koenigseggi, jakieś tam inne te takie hardcore, tylko takie właśnie JDM-y, którymi można się fajnie pobawić, nie? Dobra, jak się tutaj włączyć w ten ruch teraz? Pojadę tutaj. O, dosyć spory już, jak na ten etap gry. O, co? Nie wbiłem dobrze? O nie, ale i tak jestem z przodu. Bo tam się ktoś spróbuje wybić, jak na YouTubie, dosłownie, w komentarzach. Lucek, jak się wybić? Rozwalają mnie te komentarze. Chociaż kiedyś też tak myślałem, jak się wybić, jak oni mają pół miliona widzów tam, wyświetleń czy widzów. Wow. Dobra, continue. Pięknie. Coś mamy do zmieniania? Nic się nie odblokowało. Samochód jakiś nowy może? Może coś? Nic nie ma. No dobra. Wizualnie coś się odblokowało. Dupa, nic. Jezu, to się tak... Na początku właśnie pamiętam, że dosyć długo trzeba było czekać na jakiekolwiek upgrade'y do naszego samochodu. No ale dobra. Chodźmy na kolejny wyścig. O ty, zobaczcie, piąteczka. Te laski naprawdę lepiej są wykonane niż w Underground 2. Znaczy, są bardziej kształtne. Oczywiście tekstury na nie nałożone są bardziej rozmyte, ale Te laleczki są bardziej takie kształtne, nie są kwadratowe. Przynajmniej tego tak nie widać. O, może tak. Właśnie może przez te rozmazane tekstury, nie wiem. W każdym razie, no jak na moje oko wygląda to lepiej. Albo dawno nie grałem w Undergrounda dwójkę. A może jedno i drugie. Albo mam chore oko. No dobra, teraz mamy knockout, czyli po prostu ostatni na każdym okrążeniu odpada. Czyli trzeba się starać, aby nie być ostatnim. O man! Teraz powinno mi się naładować całe nitro po takim power slide'ie. Ja jestem ciekawy, właśnie chyba wszystkie samochody się w ten sposób prowadzą. W sensie tak wchodzą dziwnie zakręty, jak właśnie Honda.
bo przed chwilą, właściwie na początku, jechałem stokową Mazdą MX-5. I no, był problem z tym właśnie driftowaniem całym. Ale to jest właśnie zaleta tej gry. Prowadzenie w tej grze jest takie arcade'owe bardzo, a to jest też fajne, moim zdaniem. Oj, jeden mnie się tam uczepił. Pewnie golf. Nie, jakieś inne coś. Widzieliście? Ale Lucek zrobił. Chociaż niedużo zyskałem tym. Tam jak się jedzie naokoło, to też się jedzie całkiem spoko i sporo prędkości można też zyskać. O nie, ty dziadu, co ty tam jedziesz? Czym? To jest chyba ten Mitsubishi Lancer. Cię lansuje. Pięknie. No, gdzieś się tam rozbił z tyłu. Dobra nasza. To jest przedostatnie okrążenie, za chwilę będzie ostatnie. Koleś po prostu odpadnie, jeden już odleciał. Kurde, o ściany się obijam, sorry, ale troszeczkę jeszcze się przyzwyczaiłem do tego sposobu prowadzenia. No a w przypadku właśnie NFS-a Undergrounda jest tak, że jeśli gram, to gram z wami i no przypomnienie sobie tego wszystkiego to jest jednak troszeczkę trzeba poświęcić po prostu, jest to trudne. No ale nie jest to aż tak trudny sposób prowadzenia, jak chociażby nie wiem, w The Crew czy w Need for Speed Shift 2 Unleashed. Tam jest dosyć trudno, no. O! Nie! Wiecie co chciałem użyć? Chciałem użyć Speedbreakera. Tak. A tu tego nie ma. Cholera, to jest ostatnie okrążenie. Gościu gdzieś tam za mną. Nie wiem, czy mnie tak zarzuciło, ale straszne to było. Gościu za mną gdzieś tam próbuje, ale zarzuca, o rany. Będę musiał lepsze ospoilerowanie tutaj sobie zamontować później, albo opony. Właśnie, mówię wam, mogłem wziąć te opony jednak. No ale trudno. I tak sobie ukończyłem na pierwszym miejscu. Ostatni wyścig ukończony. Nie wiem, co będzie dalej i co właściwie odblokowałem. Sprawdźmy. Nic. Dobra, tylko sobie kasy trochę zdobyłem. Później będzie tournament, czyli zawody. Okej, nic nie ma. Po zawodach będą już nowe samochody, a takowe zobaczymy sobie już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!